już przed Państwem jeszcze zaprezentuje się na indywidualnie pan Edward Baczyński. Nazwisko to samo, ponieważ prywatnie jest tatą Michał. I odwrotnie. Michał jest synem Edwarda. Edward, jeszcze dodam w kilku słowach, że i pisze poezję, zajmuje się satyrą i wolną myślą, ale też i refleksją. Sporo właśnie w tym jest refleksji z tego naszego, w naszej codzienności. Tak, może ja dokończę. No proszę bardzo. Sam sobie, więc zachęcam. Nie będę mówił o sobie, jeszcze dokończę do poezji tutaj, nie? Jest bardzo, to jest poezja niby tajemnicza, to, ale ma tyle, daje możliwości odczytań, te obrazy, które przekazuje w takich krótkich, niewielkich tekstach właśnie, dają to, że człowiek może właśnie się przeżyć. Proste, szyfrowe drogi, na przykład z tamtego wieża, tak powiem, nie? No już wyobrażamy sobie, możemy, co to szyfrowe drogi, nie? Kiedy to było, jak każdy sobie wyobraża inaczej. Czy żołnierz z czerwoną różą, z ołowianym, nie? No to, czy na przykład martwy, czy ranny żołnierz leży, no i leży. Róża obok, nie? Czy następny, bo to o krótkiej historii teraz tak tłumaczę, nie? W sensie takim, to się jeszcze inaczej muszę to odbierać, nie? No, czy na, kończą trzecia zwrotka króciutka, nie? Kominy graniaste, no gdzie kominy graniaste, nie? Czerwona cegła, kraty, no, obozy, więzienia i tak dalej. I brakujące wersy dopisuje czas, bo teraz tworzy historię ciągle, nie? Krótkich takich, nie? Tak. No i to jest właśnie siłą jego poezji. Bardzo jest zaangażowana, mądra, głęboka, głęboko mądra. No to tak tylko. A teraz o sobie. Ja No, nazywam się Edward Baczyński, to jest Michał Baczyński. No i teraz, co ja piszę? Piszę po prostu, można powiedzieć, jestem literacko, czyli piękno słowa. Piszę wiersze różne aspekty życia. I to jest, nawet w najbardziej frywolniejszym jakimś tam nazwijmy, jest zawsze jakiś morał i puenta. I o to chodzi. No, postaram się przedstawić krótko, Państwo sami ocenią. Zacznę może od takiego, no, tytuł to jest Paradoks, a dotyczy właściwie no, większości, no, no mężczyzn, ale taka humoreska satyra. Paradoks. Niekiedy mnie w kościele bierze irytacja, a powodem wszystkiego jest dyskryminacja. Bowiem prawo w nim mają jeno białogłowy mieć byle czym na kwestkę swoje piękne głowy. Znowu każdy mężczyzna, tak stary jak młody, powinien zdjąć nakrycie, nie bacząc urody. Wyjątek tu stanowią służby purpuraci, bowiem im dla splendoru strój głowy bogaci. Jakże jest nielogiczna takowa praktyka, gdyż cierpi na tym zdrowie, jak i estetyka. No nie wasz rodzaj ludzki, męski, jest łysy w większości, przez to też narażony na większe przykrości, tak ze strony aury, jak i elegancji, o czym powinni wiedzieć w tak mądrej instancji. Czyżby więc nadal, panie, u panów w prasunku, chronił przywilej jako gorszego gatunku? A może chodzi o to, by te łyse pały dodatkowo świątynię sobą oświetlały? I nie widać szans na to, co mnie bardzo martwi, że się coś w owej sprawie dla mężczyzn załatwi. No, by taka amora. Monolog starego z Czasowicza jest dosyć taki długawy, nie chciałbym przynudzać, no bo to głównie starsi wiedzą, młodzi nie wiedzą, jak to było kiedyś, jak to się na wczasy jeździło, i co, dlaczego, może to powiem. Ale dodam, żeby tak nie było, tutaj gdzieś mi się ta kartka tutaj przekręciła, a wiesz, taki sobie mały, zrobiłem taki tu ściągę. Mobbing
Dziś tyle mamy nowych, różnych zjawisk, molestowanie, mobbing. Człowiek jest właściwie niby w tej wolności, jaką dostał, każdy wolny jest skrępowany i nie wie, czy się ubroni, czy nie zostanie posądzony o coś i tak dalej, nie? No więc no, takie dwie króciutkie. Pierwsze króciutka, też na ten temat. Kiedyś w Nairobi przy baobabie chłaniał się nisko dżentelmen babie. Ta mu się za to tak odpłaciła, że wpierw o mobbing go oskarżyła, bo chciała tylko, by dał jej grabie. No a teraz taki domowy mobbing. Nie? Gdy się dla żony kończyła frajda, mąż wpierw bohater już był ciamajda, chociaż to strongman. Ma fach kowala, lica amanta, wzrok co rozpala. Nic to, ta wciąż mu już o poranku zarzucała brak lokaty w banku. Mąż, że maniery miał nienaganne, znosił te domsy jej nieustanne, jak również inne żony pretensje, choćby to, że ma mizerną pensję, że ona musi każdy grosz liczyć i w oszczędzaniu stale się ćwiczyć, do czego nigdy nie była skora. A marzą się jej wyroby zbiora. I podkreślała ze stanowczością, by się wykazał przedsiębiorczością. Przez żony mobbing dzień w dzień bez przerwy kiedyś mu wreszcie puściły nerwy. Po przyjściu z pracy, gdy się przywitał, z dumą oznajmił, już mam kapitał. I mimo, że był dziwnie wzburzony, kulturalnie się zwrócił do żony. Od dziś mobbingu żądam zniesienia. Gdyż mam lokatę w banku nasienia. Ona smoknęła męża z radości, lecz zaraz naszły ją wątpliwości. Z czym miała problem? Nie byle jak. Gdzie wpierw odkładał mąż za skórniaki. Teraz może ostrzec. Coś, mówi się dużo o strajkach, nie? Widzimy pielęgniarki, po prostu górnicy, kolejarze, w ogóle wszyscy, ale nie mówi się o strajkach takich mniejszych, jakichś takich bez, mało rzucających się w oczy zawodów, nie, czy jakichś prywatnych. No i tu ująłem się i taki właśnie po takie postulaty przedstawiła pomoc kuchenna w pewnym tam takiej instytucji. No i jakie to były postulaty? No. Tak, ona nie potrafi. No, ale postaram się, że w nerwach głoszę, więc głos podnoszę, prosząc o kosze, bo gdy przenoszę jedne kokosze, to drugie płoszę. Kurnik pustoszę, przeszkadzam losze, drażnię gniadosze, też bardzo proszę o biusto noszę. Bo w tych, co noszę, sutki miętosze. Są w nich jak klosze, jak mekkintosze w luźnej pończosze. Też je tak noszę, gdy ręce wznoszę, towar przynoszę, kiedy patroszę, żaby gniewoszę, bo ci bartosze, dwaj listonosze, znani piwosze, też są smakosze, a nie jarosze. Jak ci kustosze, cewani kawosze i skąpi grosze, których nie znoszę i nie przeproszę, gdyż chcą mą broszę dostać za grosze. Stąd się unoszę na nich i stroszę. Jeszcze poproszę was o kalosze, bo kiedy koszę, to nogi roszę. Jak to wyproszę, o co tu wnoszę, to nie wynoszę się w karkonosze, gdzie znam alosze, co kołki cioszę. I robi noże oraz bambosze za panie wiosze. No więc państwo takie postulaty, ale jak panie słyszały, że wszystko kończy się na postulaty. Jest coś innego, chociaż brzmi podobnie. Jak się tak pierwszy raz słucha, nie widzi, to tak się tego nie odbiera. Ale cała tylko była sprawa właśnie w tym, nie? No i tak jak to o sile też jeszcze innych na przykład. Jakby to powiedzieć, no jak jest trudno, nie? I tu taki problem jednej wegetarianki. Sama na bogu.
pani Hanka, od dziecka wegetarianka. Dziś za pusty robi wyjątek, nawet gdyby to był piątek. Nie wzgardzi jajami mięsem, gdy ucztuje z chipem Nelsem. W poście dietą już nie grzeszy, bowiem nadszo nim się cieszy. Rzecz jest w sobie doskonała, bo wilk syty i owca. Chodzi o to, żeby wilk był syty i Manchester syty. Teraz to uwagi, chociaż moje nie ma żadnych nie ma w moich, nie staram się pisać. A ty żadnych wulgaryzmów, niczego. Są tylko skojarzenia i naprowadzenia, nie? Także i dzieci mogą słuchać, dorośli, starsi, wszyscy. No i teraz mówimy, jak sądzi się, że jak to prokuratura, sądy, jak to pracują, że niesprawiedliwe, tyle ludzi siedzi w aresztach wydobywczych, nie? No, potem płacimy odszkodowania, no nie zapłaci się takiemu. No więc jak to ta służba w ogóle sprawiedliwości wygląda. Ja tu teraz właśnie dam coś innego. Właśnie pozytywny przykład pewnej sędzinie. Sędziny. To jest rozumna sędzina. Tak właśnie. Też tak. W czasie rozwodowej sprawy młoda żona, stając z ławy, wnosi powód osobisty, mówiąc, że ma dość sadysty. I wyjawia tymi słowy tajemnicę swej alkoholu. Spośród mężczyzn mego męża wyróżnia wielkość oręża, tak istotnego w kochaniu, jak powietrze w oddychaniu. Zdobiąc go jak kitalisa, problem w tym, że wciąż mu zbliża. Więc go zamiast do pieszczenia zwykł używać do łudzenia. Przez to rano jestem cała, obita i obolała, nerwowa, zdegustowana i zawsze rozczarowana. Gdyż nie wiem, co to odgadnę, bo przeżywam tylko spazmy, które tylko chęć zmagają, jednak rozkoszy nie dają. Dziś żałuję, że za cepem, zwiedziona wielkości lewem, poszłam z dziewczęcej zności, że przeżyję szał w miłości. Mimo to nim się nie wstydzę, tylko się ogromnie wstydzę. Przez te sine pręgi, wałki, jak od policyjnej pałki, co spojrzenia przyciągają, gdy spod sukni wyglądają. Wielu, patrząc na mnie z bliska, myśli, że mnie z masochistka. Proponują swe usługi, pytają, czy bić chcę długi. Już naprawdę dość mam tego znęcania się mężowskiego. Jestem gotów mu go skrócić, by już nie mógł mnie nim młócić. Teraz druga, ten sędzina. Teraz sprawa sędzina. Sędzina wzdycha głęboko, wycierając ze łzy oko i nazywa po łacinie przypadłość, o której ninie usłyszała z ust tej pani o oczach naiwnej łani. Potem mówi do powódki: widać, że staż pani krótki, gdyż tak błahego powodu wnosi sprawy do rozwodu. Wszak, gdy taki problem trapi, wpierw próbuje się terapii, w czym owocną jest taktyka, szukać rady u praktyka. Dziś na męskie stany flacze są przeróżne utwardzacze, maści, pigułki, syropy, których pełne są sekstropy. Dobrze się w tym orientuję, bowiem sama w nich kupuję, nie chcąc tracić nic z radości z powodu męskiej słabości. Dla kobiety jest to szczęściem fantazjować z takim mięśniem, o czym każda pani ze stażem potwierdzi o tym z nią razem. Tak i łatwiej wziąć w dłoń krzepką i mocować się jak z rzepką, prościej przewiązać woalką, bawić się jak niegdyś lalką, łatwiej zrobić zeń kopalkę, jak i służyć za dojarkę. Wygodniej ująć rękami i obracać jak żarnami. Więc żeby już niewątpliwie rzecz osądzić sprawiedliwie, jestem przymuszona sama poddać próbie tego pana, gdyż mi żal tych młodych osób, a to jest najlepszy sposób. Dając to uzasadnienie, na dziś kończę posiedzenie. I tak dzięki poświęceniu i sędziny doświadczeniu, już na zajutrz po rozprawie młodzi wycofali sprawę. No, chętnie.